Aktywna biblioteka to radość, dużo zabawy, spotkania ludzi, szeroki zakres działań. Aktywna biblioteka to nasza biblioteka. Tu jest bardzo ciekawe zdjęcie, nie tylko z tego powodu, że tu ja jestem. Sama butelki, nie wiem, pewnie wódka albo ocet, ale nic w tym sklepie nie ma. To jest 50, no to może być 5 rok, jak wyglądał sklep w Trzcinicy. Sklep numer 1, tak się nazywa. Sołtys razem z nakazami podatkowymi roznosił do każdego domu informacje o zbiorce starych zdjęć. Ludzie bardzo chętnie przyszli ze swoimi fotografiami, opowiadali, wspominali. Jak wiedzieli, że ma powstać taka książka, stare fotografie pamiętają. Z bardzo wielkim zainteresowaniem podeszli potem do wystawy. Ten wernisaż, wydaje mi się, że był zrobiony tak, jak się robi u was w Radomiu czy w Warszawie. No. Jak się nad dziećmi znęcali. Słuchajcie, jaka ja byłam wtedy przerażona. Jeszcze mi kazali go zatrzymać za kieł, włożyć mu rękę do paszczy. Ja naprawdę... Ja dowiedziałam się faktycznie po czasie, że mieszkańcy gminy Trzcinica, widząc jakie tutaj biblioteka ma warunki, napisano do wójta petycję, żeby przyspieszyć budowę biblioteki i żeby ta biblioteka faktycznie to było miejsce spotkań dla mieszkańców. To tak po prostu ze spotkań paru ludzi... Ej, słyszałeś, że biblioteka jednak nie będzie budowana, nie? No kurde, to tak nas to ruszyło i to się taka wzięła, że aha, to może przejdziemy, zrobimy tą jak gdyby petycję, że wójt przeczyta, że zobaczy, że jednak ludzie nie tylko chce 15 czy 20, no to wójt był tak mile zaskoczony, że tyle, bo tam było 100 parę numerów, 150 chyba, czy 160 domów, co odwiedziliśmy i... Podpis złożony, że wyraża chęć na budowę, wręcz żeby chciał, żeby ta biblioteka była, nie? No. To wynika z potrzeby mieszkańców. Oni potrzebują miejsca, gdzie można byłoby te elementy kulturalne móc wyeksponować, spotkać się. Gdyby te podpisy były zbierane przed wydaniem tej książki, to by nie było takiego zaangażowania i takiej chęci ludzi właśnie, dobra, to się tu podpiszę, mobilizować tego wójta, niech ta biblioteka coś tam robi. No jak zobaczyłam tych podpisów i kto się podpisał, nikt bym nie przypuszczała, że te osoby faktycznie mogą w taki sposób wspierać działania biblioteki. Patrząc na to wszystko, to sobie można pomyśleć, że ta praca ma sens i że się nie jest samym. Ewidentnie widać, że biblioteka skupia wokół siebie ludzi, którym się coś chce. My też zauważyliśmy w środowisku, że jak łączymy siły, to wychodzą nam lepsze rzeczy, że już nie jest teraz tak, że każdy robi swoją małą działkę. Program rozwoju bibliotek otworzył nas na środowisko. Pokazał, jak ważna jest koalicja, jak ważna jest współpraca ze środowiskiem. Jak zaczynamy robić jakąś imprezę, to zaczynamy myśleć o partnerach. Kiedyś myślałyśmy o tym, że same zrobimy wszystko lepiej. Że partnerzy nam są niepotrzebni, bo z nimi to tylko same problemy, bo zawalą termin, bo coś tam. A teraz szukamy tych partnerów. Również musimy pokazywać organizatorowi jednostce, czy to jest gmina, czy to są radni, że biblioteka nie patrzy na to, co dostanie w budżecie na realizację swoich zadań, ale również, że chce i umie pozyskiwać środki. Władza ma zawsze taki dystans do nowych pomysłów. Ale jak widzą, że już coś ciekawego się dzieje, to później chętnie wspierają, więc warto zaczynać. Dzwonimy po drożdżówki z zapytaniem, czy ktoś nam zafunduje drożdżówki na noc w bibliotece. Też zazwyczaj co roku to załatwiamy, ale to jest to, że jesteśmy znane z tego, że robimy dobre imprezy. Program rozwoju bibliotek pozwolił nam się pokazać, pozwolił nam się zjednoczyć i wspólnie podziałać, że zawiązały się naprawdę niesamowite przyjaźnie i to nie jest tylko tak górnolotnie powiedziane. My do dzisiaj ze sobą mailujemy, dzwonimy, wymieniamy się pomysłami i naprawdę chyba poczuliśmy się takie silniejsze. Mnie się podoba to w tamtych czasach, że ludzie, cała wioska chodziła na przykład do jednego sąsiada, wszyscy razem pomagali. Szli, pomagali i razem żniwowali. Nie było kłótni, nie było czasu na telewizor, bo nie było telewizorów, ale się spotykali, bawili się, śmiali przy tym, wygłupiali. To ma służyć lokalnej społeczności wszystko, bo my robimy też wszystko dla tych ludzi tutaj, a nie dla siebie, dla własnej chwały, dla orderów, nie wiem, dla nagród. Po prostu robimy dla ludzi.